Dzień dobry. Ponieważ sporo osób pyta się mnie, jak ja robię takie doskonałe wędlinki, to dzisiaj chciałem pokazać, jak prosto i jak mało roboty trzeba włożyć w to, żeby zrobić sobie pyszną, smaczną, tanią wędlinę i przede wszystkim dużo lepszą niż to, co możemy kupić w sklepach. Bierzemy sobie niecałe 1,20 kg pięknej łopateczki, trochę z tłuszczykiem. Nikt nie powiedział, że nasza wędlina musi być chuda, i kroimy ją na mniejsze kawałki. Nie muszą to być kawałki równe, nie musi to być z włóknem mięśnia, podwłókno, w poprzek. Kroimy to po prostu tak, żeby się dało to upchnąć później do woreczka. Pojemność standardowego szynkowara 1,5 litra, 1,5 kilograma, przepraszam, to jest jakieś kilo 100, kilo 150 mięska, więc tutaj nie należy przesadzać, a zawsze to, co zostanie, to można sobie spożytkować jakoś inaczej. Albo możemy sobie też to zrobić na dwa razy. I wtedy będzie tego na dłużej, ponieważ dodajemy do tego sól peklową. Mamy gwarancję, że co najmniej przez tydzień taka samorówna wędlinka nie będzie się psuć, nie będzie zachodzić śluzem, nie będą się z niej wydzielać żadne dziwne substancje. Jak to nieraz mamy do czynienia z szyneczką kupioną u pana na straganie, a po 2 dniach już jest obślizgła i już nieapetycznie wygląda, nie da się tego jeść. Nie mówiąc, że po tygodniu ona już zmienia kolor i wydziela jakieś tam z siebie substancje. Piękne, chude mięsko. Zawsze kupując mięsko na wędlinę, czy to łopatka, czy karkówka, zawsze możemy wybrać sobie taki kawałek, jaki nam się podoba. Mamy wpływ na to, co włożymy do garnka. Dzisiaj akurat będzie łopatka, bo była ładna. Następnym razem spróbuję zaeksperymentować i wymieszam sobie w szynkowarze wieprzowinę, wołowinę i być może jakiegoś indyczka. I zobaczymy, jak to, co z tego wyjdzie. Ja tutaj specjalnie nie odkrajam tłuszczu, bo po prostu lubię. Nie musi to być 100% chudego mięska. Dobrze czasami jest, jak wędlinka jest taka urozmaicona, mniej sucha. Dobrze, pokroiliśmy mięsko. Bierzemy sobie miseczkę i wkładamy to wszystko do miski, gdzie będziemy sobie to wyrabiać. Czas na przyprawę. Ponieważ ja bardzo lubię czosnek, że czasami nieraz za dużo, dodaję dużo czosnku. Nie trzeba tyle dawać. Można dać mniej. Tutaj mi się trafił taki spory, zmutowany chyba ząbek czosnku na pół. Przy okazji lokujemy produkt. Najlepsza, jaką do tej pory miałem, wyciskarka czosnku z IKEA za 15 zł. Nie ma lepszej. Zepsułem już kilka. Były designerskie, były firmowe. Już nie będę wymieniał firm, które zepsułem, bo nie chcę tutaj robić antyreklamy. Ale są po prostu z
bardzo kiepskiego stopu, ta jest stalowa, nitowana, życzę powodzenia w próbie zepsucia. Czosnek wyciskamy dotąd, aż będzie dobrze wyciśnięty, czyli możemy go przepuszczać przez sitko kilka razy. Jeśli nam się coś nie podoba, robimy to do skutku. Czosnek jest bardzo zdrowy, ma udowodnione naukowo działanie. Lepszy niż wszystkie suplementy diety razem wzięte. Przy okazji nie ma czegoś takiego jak bezwonny czosnek, co nam się usiłuje wcisnąć w reklamach. Czosnek jest jaki jest i swoje właściwości posiada. Dobrze, myślę, że wystarczy już tego czosnku, ponieważ może inni też będą chcieli spróbować. Ok, mamy czosnek. Teraz w ramach eksperymentu pokroiłem sobie w drobną kosteczkę taką oto słoninę w ziołach, czyli mniej mało zostało. I dorzucam tą kosteczkę. Pierwszy raz to robię, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pierwszy raz dorzucam słoninę. Ona jest piekielnie słona, w związku z tym nie będę już solił żadną solą tutaj tego mięska, bo myślę, że to w zupełności wystarczy. I teraz tak. Ponieważ ja mam zwyczaj dawania na oko, ale postaram się zachować jakieś proporcje. To wsypujemy wszystko właściwie, na co mamy ochotę. Oczywiście łączymy w granicach rozsądku. To jest papryka czerwona, słodka. Lubię paprykę. W związku z tym dam jej dwie łyżeczki, 2,5 łyżeczki od herbaty. Następnie pół łyżeczki czarnuszki całej, która nam troszeczkę zaostrzy smak. Ale naprawdę pół łyżeczki, nie przesadzając z tym. Obowiązkowo do każdego mięska czomber. Czomber był od dawna doceniany na staropolskich stołach. Ale żeby nie przeperfumować, to tak 1,5 łyżeczki. Czosnek niedźwiedzi. Oprócz nazwy to tutaj ma z czosnkiem mało wspólnego. Daję uczciwą łyżkę, już mam mało, uczciwą łyżeczkę ciętego czosnku niedźwiedziego. O, żeby było tak równo. Ja mam duży problem w ogóle z przyprawami, ponieważ mam ich bardzo dużo i cała ta rotacja sprawia, że nie mogę sobie ich sensownie pomieścić. Zioła prowansalskie. Pół łyżeczki, a może jeszcze
ponieważ z ziołami prowansalskimi należy postępować ostrożnie. Łatwo można danie przeperfumować tymi ziołami. Tymianku płaską łyżkę. O, tutaj mi się jeszcze z podziału majeranek. I teraz tak, z majerankiem sprawa wygląda następująco, że wsypię sobie go czubatą łyżkę. No może tak, stołową. I przed dodaniem rozcieram w rękach. Uwalnia się wtedy fantastyczny aromat. Coś wspaniałego. Nawet jeżeli macie majeranek i on już traci ten swój intensywny zapach, to spróbujcie go rozetrzeć w ręku. Zobaczycie, jaki wspaniały zapach jeszcze można z niego wydobyć. Dobrze. Teraz bierzemy sobie moździerz. I żeby nasza wędlinka nie była taka mdła, to musimy ukręcić troszeczkę ostrej przyprawy. Trzy czwarte łyżeczki pieprzu kolorowego. Pół łyżeczki kolendry, ziarna całej. I pół łyżeczki gorczycy. Dodam jeszcze z 7 ziaren jałowca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dlaczego 7? No akurat tak mi się myśli. Rozcieramy wszystko na miazgę. Tutaj gorczyca próbuje nawiać. Unosi się wspaniały zapach z moździerza. Taka mieszanina ostrych przypraw, w ogóle jakichkolwiek przypraw, ucierane ma bezpośrednio, na bieżąco, ma zupełnie inny zapach i zupełnie inne właściwości, niż jakbyśmy dali takie ziarenka pieprzu, czy taką przyprawę z torebki. Tak to wygląda. Jest tego niedużo, ale nie możemy też przedobrzyć, żeby nie przeostrzyć. Wsypujemy naszą przyprawę. I teraz tak.
Sól peklowa. Nie spożywa się jej normalnie. Dodaje się tylko do mięs, które będą ważone albo przygotowywane w inny sposób. Ja na kilogram mięsa daję 1,5 łyżki stołowej soli peklowej. I wystarczy. Drugi składnik to żelatyna spożywcza. Naturalna spożywcza wieprzowa żelatyna, która nam po prostu zwiąże całą wędlinę w procesie parzenia. Na kilogram mięsa daję 1 łyżkę stołową żelatyny. I to w zupełności wystarczy, ponieważ galaretki będzie aż na 100. Teraz muszę sobie tutaj zabrać woreczek. O, to jest jedyna rzecz, której zapomniałem sobie przygotować. Woreczek do krzemkowara. Zwykła foliowa torebka, przygotowana na wymiar. Tutaj mam już przygotowany szynkowar. Szynkowar jest to metalowy cylinder, sprężynka dociskowa, wieczko. Patrz. Wyrabiamy rękami nasze mięsko, aż uzyskamy kleistą konsystencję. Dlatego lepiej wziąć sobie większą miskę, żeby mieć możliwość tutaj pole manewru, tak zwane. Całe mięsko musi być dokładnie wymieszane. Wszystkie przyprawy muszą się dokładnie ze sobą wymieszać. Kiedy czujemy, że mięsko już jest takie kleiste, bo to już żelatyna swoje robi i przyprawy są dobrze wymieszane ze sobą, po prostu nakładamy całość do woreczka. Woreczek i tak jest do wyrzucania, więc nie należy się przejmować tym, że się ubrudzi. I wrzucamy do worka wymiary równomiernie, tak żeby tam na dole się mięsko rozłożyło, bo wtedy będzie nam łatwiej zamknąć po prostu szynkowe. Istnieją dwie szkoły. Jedna mówi, że można przygotować mięsko i zostawić je bez wkładania do woreczka w lodówce na około 24 godziny. A ja często robię tak, że po prostu pakuję wszystko już do woreczka, zamykam w szynkowarze i wrzucam do lodówki na 24 godziny i po prostu mam już gotowy szynkowar, później go tylko wyjmuję, wrzucam do garnka z wodą i tyle. Dobrze. Woreczek jest wypełniony. Nie wiem, czy nie będę musiał troszeczkę odjąć tego mięska, bo wyszła taka uczciwa porcja. Staramy się z niego wycisnąć powietrze. Jak najwięcej powietrza z niego z dołu wycisnąć. To właśnie miałem na myśli, mówiąc, żeby równomiernie rozłożyć
ciężar mięska. I teraz tak, wpuszczamy mięsko do szynkowara. No może nie chcieć wejść, ale no akurat to się nie buntuje. Trzeba, no, zacięło się, za wcześnie pochwaliłem. Jeszcze nie zawiązujemy worka, ponieważ to powietrze będzie nam cały czas wylatywało. No nie. No cóż, w takim razie... Coś nam się za dużo nałożyło. Zawsze można to założyć do szykowania, więc nie ma żadnego problemu. Zrobimy to w taki sposób. Jednak tam było troszeczkę za dużo powietrza. Całe mięso musi wejść do środka, ponieważ w procesie parzenia ono musi się dobrze nam w środku związać. Nie wiem dlaczego, nigdy nie miałem jeszcze takich problemów. Sobie z tym poradzimy. O! To jest sposób. Weszło nam dokładnie do środka. Tutaj musi być troszeczkę miejsca, ponieważ tutaj idzie docisk ze sprężyną. Całe nam się chyba nie zmieści. Ale jak się troszeczkę tutaj przyłożymy, to może. No niestety nie chciało wszystko wyjść, nie szkodzi. Tą cóweczkę worka staramy się wycisnąć jak najwięcej powietrza. Zakręcamy i po prostu postawiamy gdzieś tam, nie trzeba tego wiązać, ponieważ i tak w procesie parzenia będziemy to przekuwali termometrem. Skręcamy docisk ze sprężyną. On idzie sobie tutaj, domykamy wieczko. Niestety troszeczkę mi się za dużo, za uczciwie tego dało. Więc nie szkodzi, że sobie poradzimy. Docisk musi wejść równo, bo jeżeli nam się to otworzyłoby w lodówce, no to czeka nas sprzątanie, a w ekstremalnym przypadku naprawa lub wymiana lodówki. Taki załadowany szynkowar zostawiamy na 24 godziny w lodówce. Po upływie 12 godzin możemy nasz szynkowar wyjąć już z lodówki i przystąpić do procesu parzenia.
Ja mam taki specjalny garnek do spaghetti. 4,6 litra. Po to, żebym nie musiał gotować olbrzymiego sagana, ponieważ szynkowar mieści się w nim idealnie i gotuje się w minimalnej ilości wody, co po prostu skraca nam czas zagotowania tej wody. Musimy podgrzać wodę, ale jej nie gotować. Do tego, do sprawdzania temperatury wody, posłuży nam taki oto termometr, który kupujemy razem z szynkowarem. Zdejmujemy osłonę sondy. Troszeczkę ciężko mi to jedną ręką robić. I tutaj to jest termometr bardzo szybkiego reagowania. Po zanurzeniu go w wodzie będziemy mieli od razu błyskawiczny odczyt. Trzeba tylko bardzo uważać, żeby się nie poparzyć. Wodę musimy zagrzać do około 92-4 stopni. Oczywiście ten proces chwilę zajmie, więc wrócimy, jak już będzie woda gotowa. Dobrze. Mamy już zagrzaną wodę. Sprawdzamy temperaturę. Temperatura wody zbliża się już do 90 stopni. Właściwie to jest już 90. Prawie. Dobrze. Nie jesteśmy w laboratorium, więc przystępujemy już do właściwego procesu parzenia. Na dno wrzucamy ściereczkę. Ja akurat mam kawałek tytrowej pieluchy. Po to, żeby nam się w przygotowaniu nie telepało wszystko, żeby nam szynkowar nie skakał i nie rysował dna. Wstawiamy szynkowar na dno. Tak, aby równo stał. I do otworu wbijamy termometr. Uwamy normalnie przez ten nasz woreczek. Jeżeli nie odsunęliśmy folii na bok, to do końca. Widać teraz, jak temperatura spada, ponieważ mięso w środku jest jeszcze zimne i będzie takie przez jeszcze długi, długi czas. W tym momencie wynosi około 10 stopni. Czas parzenia takiego szynkowara wynosi mniej więcej od 1,5 do maksymalnie 2 godzin. Trzeba kontrolować temperaturę, trzeba też kontrolować poziom wody i w razie potrzeby i w razie podczas odparowywania trzeba tej wody dolewać tak, żeby poziom był mniej więcej 1-2 cm od tej pokrywy szynkowara, żeby całe mięsko było równomiernie parzone. Po niecałych 2 godzinach temperatura wynosi prawie że 90 stopni, co w przypadku wieprzowinki w zupełności wystarczy.
Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury zostawiamy szynkower jeszcze na jakieś 10 minut w wrzącej wodzie, znaczy w ciepłej wodzie, ale już nie wrzącej, wyłączamy gaz. I po 10 minutach wyjmujemy go ostrożnie, bo jest bardzo gorący. I zostawiamy go tak na kolejne 12 godzin do zupełnego wystygnięcia. Jutro po 12 godzinach będziemy mogli go otworzyć. Po kolejnych 12 godzinach nadszedł najbardziej wyczekiwany moment. Wyjmujemy mięsko z szynkowara. Wyciągamy termometr. Najlepiej po zupełnym ostygnięciu szynkowar włożyć albo do lodówki, albo jeżeli temperatura zewnętrzna na to pozwala, można też go zostawić na balkonie. Chodzi o to, żeby w zimnej, w niskiej temperaturze ścięła nam się żelatyna. Jeżeli zostawimy go w temperaturze pokojowej, może się to nie związać. Pomarańczową galaretką nie przejmujemy się. Jest to żelatyna do usunięcia. Prawdziwe przysmaki są w środku. Możemy sobie tutaj usunąć nadmiar żelatyny. Wtedy sprężyna z dociskiem łatwiej nam wyjdą. Po prostu jest wszystko bardzo szczelne i dlatego jest takie zasuszane. Proszę bardzo. Galaretka usunięta. Usuwamy resztki woreczka foliowego. Jeżeli mięsko nie chce wyjść, możemy przelać schłodzony szynkowar gorącą wodą, ale ja myślę, że tutaj zaraz nam będzie współpracował. O, jest już blisko. I gotowe. Zdejmujemy resztki woreczka. Zbieramy nadmiar galarety. Proszę bardzo. Oto mamy fantastyczną, pysznie doprawioną wędlinkę. Która na pewno doskonale będzie smakować ze świeżym pieczywkiem. Smakuje naprawdę doskonale.
robienie wędlin samemu w szynkowarze naprawdę nie jest trudne. Więcej jest czekania niż tej roboty, a efekt może zaskoczyć każdego.